Cześć kochani, strasznie spodobał Wam się filmik z kremem truskawkowym, w którym ogłosiłam, że zrobię taką serię z kremami i dzisiaj przygotuję krem chałwowy, ale w rękawicach. Bo po ostatnim odcinku z moim starym napisaliście mi milion komentarzy, że powinnam taki odcinek nagrać, więc oto jestem, wywiązuję się z tego. Lecimy z tym! Zaczynamy od ubicia żółtek. Żółtka umieszczamy, wisię miksera, na całe szczęście mam już tu je wybite, bo myślę, że w rękawicach nie oddzieliłam białka od żółtka. Rękawice nie są wcale takie trudne, jakieś łatwe mi daliście. Dobra, wsypujemy cukier. Wszystko razem ubijamy, aż żółtka potroją swoją objętość. W międzyczasie do garnka wleję mleko i je podgrzeję. O kurde, jak ja mam indukcję włączyć? Tu też do tego mleka muszę dodać chałwę, bo ta chałwa musi się rozpuścić w tym mleku. A, okej. No i teraz musimy to podgrzać. Kurna, nie przełącza się. O, przełączyło się! A nie muszę nosem. Cicho, cicho. O! Udało się. Dobra. Do podgrzewanego podgrzewamy z chałwą, a żółtka ubijamy na najwyższych obrotach. Żółtka ubite są praktycznie białe i zrobił się nam taki kogiel-mogiel. Teraz do żółtek muszę dodać mąki. Mąkę pszenną i mąkę ziemniaczaną. Pamiętajcie, że całą gramaturę jak zwykle macie w opisie filmu. I teraz do żółtek i mąk będę dolewać ciepłe mleko, w którym rozpuściła się już chałwa. Bardzo, bardzo powolnym strumieniem, aby zahartować te żółtka. I teraz tę masę z powrotem musimy podgrzać. Przelewamy ją z powrotem do garnka i tworzymy krem angielski i taki budyń, na bazie którego będziemy przygotowywać krem. Ale pięknie pachnie chałwą. Ja używam chałwy waniliowej, ale możecie użyć jakiej tylko chałwy chcecie. I teraz nie odchodzimy od garnków. Cały czas mieszamy. Tutaj musi nam powstać budyń, więc podgrzewamy na bardzo, bardzo niskim ogniu. Póki co, to te rękawice to wcale nie jest jakaś mega duża przeszkoda. Musicie mi następnym razem coś trudniejszego wymyśleć. Chociaż jeszcze muszę tym kremem podekorować babeczki, więc jestem naprawdę ciekawa, co tu się wydarzy. Już powoli krem zaczyna nam gęstnieć. Czuję pod trzepaczką, że on zaczyna nam gęstnieć. Boże, chałwowy budyń. O, już się robi gęsty. Zobaczcie na tą konsystencję. Dźwiękowcze, czy słychać tego Forda Mustanga? Tak, żeby słychać. Cicho, Maciej. Piękny budyń. Już możemy teraz wyłączyć grzanie. O, o taki budyń nam chodzi. Budyń musimy teraz całkowicie wystudzić. Ale, żeby nie powstał nam kożuch, musimy przykryć budyń folią w kontakcie. Nawet nie poszło tak trudno odwijać tą folię w rękawice. Kurde, myślałam, że naprawdę będzie trudno. Zero waste. W kontakcie, to znaczy, że folia musi dotykać budyniu. Okej, okay, czekamy aż się ostudzi. Budyń wystudzony, teraz w misie miksera umieszczam miękkie masło. I to miękkie masło musimy ubić na białą, puszystą masę. I będziemy dodawać stopniowo budyń. Ubijamy!
ubite i teraz po trochę będę dodawała budyń łyżka po łyżce do ubitego masła. Krem chałwowy ma taki kolor maślano-chałwowy, a ja chcę, żeby moje babeczki z tym kremem wyglądały naprawdę ładnie, więc dodaję odrobinę barwnika spożywczego. Krem gotowy. Ma taką konsystencję. Teraz musimy go chwilę schłodzić, żeby ładnie zastygał na babeczkach. Krem się schłodził, musimy go teraz przełożyć do rękawa cukierniczego. Co prawda nie schłodził się tak bardzo, bo on najlepiej gdyby chłodził się całą noc w lodówce. Powinien być trochę bardziej gęsty, więc wstawcie go na całą noc do lodówki, dopiero go dekorujcie nim babeczki. A ja teraz spróbuję przyłożyć krem do rękawa cukierniczego, co nie będzie chyba takie proste. I wydaje mi się, że te karamele też nie będą proste. Próbujmy. Może starczy mi na takiego babeczek. Już nie nakładam więcej. Dobra. Lecimy! Ale ładne te babeczki! Powiedzielibyście, że cały przepis robiłam w rękawicach? Bo ja chyba nie! Czas posypać babeczki jakąś dekoracją. Okej. Dobra, może jeszcze trochę takich tutaj innych koralików. Teraz mam takie ładne kuleczki. Duże. Zobaczymy, czy uda mi się na szczycie każdej krótkiej babeczki ułożyć taką kuleczkę? Nie, spadłem. Nie! Udało się! Dobra, spróbujmy teraz kremu chałwowego, ponieważ ja nie będę psuć tych babeczek. Sorry. Chałwa to jest życie, a ten krem to jest taki odlot, mówię wam. Koniecznie go zróbcie. Mam nadzieję, że podobał wam się mój przepis na krem chałwowy. Napiszcie mi koniecznie w komentarzach, jaki krem następnym razem dla was przygotować. Łapkujcie, subujcie, wpadajcie do mnie na Instagrama, bo tam robię dużo fajnych rzeczy. I do zobaczenia przy kolejnych odcinkach. Cześć! A po więcej przepisów na babeczki zapraszam tutaj.